celu rozważania Słowa Bożego przeczytamy urywek z Księgi Objawienia Jana. Wir lesen einen Abschnitt aus der Offenbarung. Z drugiego rozdziału. Kapitel 2. Od 18 wiersza. Ab Vers 18. Drugi rozdział Księgi Objawienia od 18 wiersza. Offenbarung 2, ab Vers 18. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją. I wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Bis Vers 29. In Offenbarung 2 und 3 finden wir die sieben Sendschreiben. W Księdze Objawienia w drugim i w trzecim rozdziale mamy zawartych siedem listów do zgromadzeń. Sie sind gerichtet an damals sieben existierende Versammlungen. One są skierowane do w tamtych czasach egzystujących siedem różnych zgromadzeń. Aber der große Gedanke des Geistes Gottes in diesen zwei Kapiteln, ale tą przewodnią myślą Bożą zawartą w tych dwóch rozdziałach, uns zu zeigen die Entwicklung in der Christenheit, jest to, aby nam pokazać ten rozwój wypadków, jaki nastąpi w chrześcijaństwie, von der Zeit, nachdem die Apostel heimgegangen waren, począwszy od tego czasu, gdy apostołowie odeszli do Pana, bis zum Kommen des Herrn zur Entrückung, aż do czasu, gdy Pan przyjdzie, aby nas do siebie zabrać, pochwycić nas. Diese sieben Sendschreiben zeigen uns verschiedene Perioden der Christenheit. Tych siedem listów do zgromadzeń pokazują nam różnorodne okresy czasu, jakie nastały w całym chrześcijaństwie. Und der Herr möchte nicht, dass seine Knechte nicht informiert sind von ihm selbst über den Zustand und die Entwicklung in der Christenheit. A Pan chciałby, aby wszyscy, którzy są Jego własnością, byli poinformowani o tym rozwoju w całym sytuacji i wypadków w całym chrześcijaństwie. Und wir sind glückselig, wenn wir hören, was der Herr zu dieser Entwicklung zu sagen hat. I możemy być szczęśliwi z tego powodu,
że Pan nam powiedział, co on na temat rozwoju tych wypadków myśli. Und natürlich, wenn wir dem großen Gedanken des Geistes Gottes folgen in diesen zwei Kapiteln. I naturalnie, jeżeli teraz pójdziemy za tą przewodnią myślą Bożą zawartą w tych rozdziałach, dann hat das einen moralischen Einfluss auf unser Herz und Gewissen. To wiedzmy, że będzie to miało moralny wpływ na nasze serce i na nasze sumienie. Für uns persönlich, in unserem persönlichen Leben. Dla nas osobiście, w naszym osobistym życiu. Aber auch für das gemeinsame Leben im Zusammenkommen als Versammlung. Ale również też i będzie miało to wpływ na społeczne życie dla nas jako zgromadzenie. Aber wir sollten bei der Betrachtung dieser zwei Kapitel. I tak powinniśmy przy rozważaniu tych dwóch rozdziałów nie den großen, wichtigen Gedanken des Geistes Gottes vergessen. Nie zapominajmy tej wielkiej myśli, jaką Duch Boży nam tu przekazuje, dass er uns verschiedene Perioden und Entwicklungen in der Christenheit aufzeigt, że on nam tutaj te różne okresy czasu i rozwój wypadków w całym chrześcijaństwie pokazuje. Damit wir nicht überrascht werden von Zuständen und Situationen in der Christenheit. Abyśmy nie byli zaskoczeni sytuacjami albo stanem chrześcijaństwa, jaki zastaniemy. Zuerst haben wir das Sendschreiben an Ephesus. Najpierw oglądaliśmy ten list, który jest napisany do zboru w Efezie. Es zeigt uns die Zeit nach dem Heimgang der Apostel. Ten list opisuje nam te czasy, jakie nastały po odejściu do Pana wszystkich apostołów. Es war viel Gutes da. Wiele dobrych rzeczy było. Aber die erste Liebe zum Herrn Jesus war verlassen. Ale została zaniedbana pierwsza miłość do Pana Jezusa. Darauf musste Herr den Finger legen. I na to właśnie Pan musiał położyć nacisk. Dann finden wir das Sendschreiben an Smyrna. Następnie w drugim rozdziale od 8 wiersza oglądamy list skierowany do zboru w Smyrnie. Es zeigt uns die Zeit der Christenverfolgung. Ten list nam pokazuje okres strasznego prześladowania chrześcijan. Unter verschiedenen römischen Kaisern. Jaki nastał pod panowanie, za czasów panowania tych różnych cesarzy rzymskich. Das bekannteste ist die Christenverfolgung unter dem Kaiser Nero. Najbardziej znanym jest prześladowanie chrześcijan, jakie nastało za cesarza Nerona. Davon spricht das Sendschreiben an Smyrna prophetisch. I o tym właśnie proroczo mówi ten list skierowany do Smyrny. Und sie werden aufgefordert, getreu zu sein bis zum Tod. Wierzący tego zboru są wzywani, aby byli wierni aż do śmierci. Und es wird ihnen die Krone des Lebens verheißen, eine wunderbare Belohnung. A jako cudowne wynagrodzenie przyobiecana jest im ta korona żywota. Dann haben wir das Sendschreiben an Pergamus. Następnie mamy zapisany list skierowany do zboru w Pergamie. Es zeigt uns die Zeit, als Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion machte. Ten list wskazuje na okres czasu w chrześcijaństwie, w którym cesarz Konstantyn uczynił chrześcijaństwo religią państwową. Und wir sehen alle schlimmen Folgen dieser Tatsache in diesem Sendschreiben. I w tym liście oglądamy opisane wszystkie złe następstwa tego kroku. Nun kommen wir zum Sendschreiben an Thyatira. Teraz żeśmy czytali list skierowany do zboru w Tiatyrze. Es zeigt uns die Christenheit im Mittelalter. Ten list nam opisuje chrześcijaństwo w czasach średniowiecza. Der Zustand der Christenheit im Mittelalter bis zur Reformation. I to jest
opis stanu chrześcijaństwa sięgający aż do okresu reformacji. Und wir werden sie in den Einzelheiten betrachten in diesem Sendschreiben. I w szczegółach będziemy to rozważali, spoglądając do tego listu do Tiatyry. Der Herr Jesus stellt sich jeder Versammlung auf eine besondere Weise vor. A Pan Jezus każdemu z tych zborów w szczególny sposób siebie przedstawia. Ihrem Zustand entsprechend. A w taki, w jaki jest odpowiedni do ich stanu duchowego. Ihren Gefahren entsprechend. I odpowiedni do tych niebezpieczeństw, w jakim się znajdują. Und so auch der Christenheit im Mittelalter auf drei verschiedene Weise. I w ten sposób wskazuje chrześcijanom w tych wiekach średnich na trzy różne sprawy. Ich bin jetzt in Kapitel 2, Vers 18. Tak, teraz znajduję się w tym drugim rozdziale, począwszy od 18 wiersza. Erstens stellt er sich vor als der Sohn Gottes. Najpierw on siebie samego przedstawia jako Syn Boży. Nicht als der Sohn des Menschen, das ist er auch. Nie jako Syn Człowieczy, pomimo że nim też jest. Auch nicht als der Sohn der Maria. Nie jako Syn Marii. Sondern als der Sohn Gottes. Ale jako Syn Boży. Und das hat noch einen zweiten Grund. A powód tego jest jeszcze drugi. Als der Sohn Gottes ist er das Fundament der Versammlung. Bo jako Syn Boży on jest fundamentem zgromadzenia. Nicht ein Apostel ist das Fundament der Versammlung. To nie apostoł jest fundamentem zgromadzenia. Sondern Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ale Chrystus, Syn Boga żywego. So stellt er sich der Gefahr und der Situation der Christenheit im Mittelalter vor. W taki sposób on się przedstawia tym chrześcijanom ze średniowiecza, którzy w różnorodnych niebezpieczeństwach się znajdowali. Zweitens hat er Augen wie Feuerflammen. Po drugie, czytamy, że on ma oczy jak płomień ognia. Er kann alles sehen und völlig gerecht beurteilen. On może wszystko zobaczyć i może sprawiedliwie osądzić. Sowohl das Gute, das in jener Zeit geschah, zarówno to, co było dobre, co się w tych czasach działo, a besonders auch das Verkehrte, das in diesen Jahrhunderten geschehen ist. Ale widział również i wszystko to, co było błędne, co w tych latach się działo. Und drittens zeigt sich als der Füße hat gleich glänzendem Kupfer. A po trzecie, przedstawia siebie samego jako ten, który ma nogi podobne do błyszczącej miedzi. My mamy napisane do mosiądzu. Er zeigt dadurch, dass alles Verkehrte, das in der Christenheit geschieht. On przez to też chce nam pokazać, że wszystkie błędne rzeczy, które się działy w chrześcijaństwie, dass er es ins Gericht bringen wird. Że wszystko będzie osądzone. Das ist der richterliche Charakter unseres Herrn Jesus. Tu oglądamy sędziowski charakter Pana Jezusa. Wir haben ernste Verse vor uns. Tak, widzimy, mamy przed sobą bardzo poważne wiersze. Möge Gott Gnade geben. Oby Bóg darował nam łaski. Dass wir sie in Ehrfurcht vor dem Herrn betrachten. Abyśmy w bojaźni Bożej przed Panem te wiersze rozważali. Es ist gut, kurz zu sein in den Beiträgen. Dobrze by było, jeżeli by wszyscy krótko wyrażali swoje myśli. Beim Thema bleiben. Wszyscy się tematu trzymali. Und den großen Gedanken des Geistes Gottes nicht verlieren, den er in diesen zwei Kapiteln hat. I trzymali się tej wielkiej myśli Bożej, która w związku z tym urywkiem tutaj została już przed chwilą przedstawiona.